Cześć, świetnie, że jesteście. Niezmiernie cieszę się, że mogę po bardzo, bardzo, bardzo długiej nieobecności w końcu z Wami pogadać, w końcu się do Was uśmiechnąć, przywitać i zaprosić na kolejny film. Także serdecznie zapraszam do oglądania. Ci z Was, którzy śledzą mnie na Instagramie, bo Instagram jest takim miejscem, gdzie jeżeli nie ma mnie na YouTubie, to największe prawdopodobieństwo jest takie, że będę na Instagramie. Na Facebooka to w ogóle nie lubię facebookowych stron prowadzić, obsługiwać. Nie po drodze mi z tym, więc ci z Was, którzy śledzą mnie na Instagramie, to tam mieli okazję dowiedzieć się o tym, jak bardzo zmienia się moje życie w tym momencie, jak bardzo szczęśliwa jestem i o tym, jak super nowiny tutaj u nas się pojawiły, a mianowicie jestem w ciąży. Powiem ci takie fanfary, nie? Ja z Was gdzieś tam właśnie na Instagramie, oprócz mnóstwa gratulacji, za które bardzo, bardzo dziękuję, to gdzieś tam pisało, że się domyślało, że wiedziało, że tak czuło, albo że wiadomo, no bo nie nagrywam, no to musiał być tego powód i że właśnie powodem na pewno było to, że jestem w ciąży. Więc tutaj no, nie będę zwalać na ciążę, nie będę zwalać na dzieciaczka, bo już nie nagrywałam sporo wcześniej, niestety. Od już jakiegoś czasu bardzo ciężko jest mi wszystkie obowiązki połączyć z YouTube'em i chociaż YouTube uwielbiam, chociaż nadal bardzo chcę nagrywać, nigdy nie powiedziałam, że zamykam kanał, że rezygnuję, że nie chcę tego robić. Codziennie śledzę wszystkie YouTuberki, które do tej pory śledziłam, oglądałam. Jestem na bieżąco z wszystkimi nowinkami, ploteczkami i forami. Gdzieś tam mi po prostu brakowało czasu na to, żeby sama nagrać film. Jeżeli już mam wolną chwilę, to jest tysiąc innych rzeczy, które muszę zrobić. Więc no jakoś tak po prostu ten YouTube gdzieś tam odszedł na kolejny plan dalszy. I tak trochę umierał śmiercią naturalną. Więc tutaj nie zwalajmy na ciążę, bo ciąża nie jest powodem tego, że bardzo długo filmów nie było. Natomiast chciałabym nadal, żeby filmy się pojawiały. Wiecie, że jestem mocno skupiona na temacie kosmetyków naturalnych, no bo tym też się na co dzień zajmuję, więc mam nadzieję, że może się uda, że jeszcze tutaj te tematy będą się pojawiały. Natomiast dzisiaj przychodzę do Was z filmem o tematyce ciążowej. Dlatego, że wiele myśli siedzi gdzieś tam w moim sercu, w mojej głowie i są to myśli, z którymi bardzo chcę się podzielić z innymi dziewczynami, chcę się podzielić z innymi kobietami. No i po prostu muszę. Czuję, że mam taką potrzebę, że chcę o pewnych rzeczach powiedzieć, że pewne rzeczy są dla mnie ważne i może ważne są również dla dziewczyn, które też są teraz w ciąży, może niedawno były, może zaraz będą. A o tym wiedzą bądź nie wiedzą, bo to różnie w życiu bywa. Po prostu chcę się z Wami o pewnych rzeczach podzielić, pewnymi rzeczami podzielić. Natomiast czy też takie treści będą później, dalej pojawiały się na kanale, no to już pewnie o tym zadecydujecie Wy po prostu. Także zapraszam dzisiaj na film, no taki ciążowy, no co poradzić, o historii początków mojej ciąży, o moim pierwszym trymestrze ciąży, który był dla mnie bardzo trudny. No i o wielu, wielu refleksjach, przemyśleniach, z którymi chcę się z Wami po prostu podzielić. Pewno będzie masę pytań, na kiedy mam termin, kiedy rodzę, w którym jestem miesiącu. Słuchajcie, w którym jestem miesiącu, tak jak mam bladego pojęcia, bo ja to sobie przeliczam na tygodnie i w ogóle te miesiące to jest dla mnie jakaś abstrakcja. Nie chcę mówić konkretnie, na kiedy mamy termin i kiedy będziemy rodzić, bo nie chcę później mieć takiej spiny i takiego poczucia, że gdzieś tam będę dostawała czy jakieś wiadomości, czy gdzieś tam będę bombardowana, czy to już, bo miało być już, a może jeszcze nie już. Chcę, żeby to jakieś tam było nasze. Jeżeli odwiedzi mi się za jakiś czas, to pewnie się taką informacją podzielę. Natomiast jest już bliżej niż dalej do końca. Nie jesteśmy na samej końcówce, ale już coraz bliżej. Dzisiaj chcę Wam pokrótce opowiedzieć o pierwszym trymestrze mojej ciąży. Dlatego, że ja pomimo tego, że mam bardzo dużą świadomość kobiecego ciała, ja zawsze się interesowałam tym, jak to wszystko działa, wiele czytałam, więc dla mnie wszystkie tematy takie, wiecie, jak jest organizm zaprojektowany, co się dzieje, jak się dzieje, wszystkie cykle, nie cykle, właśnie ciąże, no przeróżne kobiece rzeczy zawsze były mi bliskie, zawsze się tym interesowałam. Też nieraz z Wami rozmawiałam o ginekologu, o cytologii, o badaniu piersi, o różnych takich rzeczach, o czarnym proteście, po prostu o różnych rzeczach gdzieś tam, które dla
z punktu widzenia mojego kobiecego są dla mnie ważne, więc nie mogę powiedzieć, że jestem jakimś ignorantem w kwestiach ciążowych. Wiedziałam, że w ciąży wiele rzeczy może nas trapić, że jest wiele nieprzyjemnych rzeczy, które się mogą pojawić, wiele jakichś tam nieprzyjemnych dolegliwości, symptomów, objawów. No też jedna z bliższych mi kobiet w życiu, czyli moja siostra 3 lata temu, ponad 3,5 roku temu była w ciąży, więc też ja wtedy to z nią wspólnie przeżywałam i też się pewnych rzeczy mogłam spodziewać, więc nie mogę powiedzieć, że byłam jakimś totalnym ignorantem i ciąża to dla mnie po prostu była jakaś tam czarna magia. Natomiast miałam mimo wszystko w głowie taki stereotyp, myślisz ciąża, widzisz panią gładzącą się po brzuszku. Myślisz ciąża, myślisz stan błogosławiony. Piękne panie uśmiechnięte. Wszystkie mamy, ciocie, babcie, kobiety po prostu, które mówią ci, że to jest najpiękniejszy czas w twoim życiu. Kiedy piękniejesz, kiedy dziecko daje ci siłę, kiedy nosisz pod sercem dziecko i tak dalej, i tak dalej. I to tak jest jakoś tam mocno wyidealizowane w naszym społeczeństwie. I teraz pytanie, ciągle się zastanawiam dlaczego. Czy to jest po prostu jakiś tam temat tabu i są rzeczy, o których kobiety sobie nie mówią, bo nie chcą. Czy to jest tak, że nasze mamy i babcie, jak już mają to za sobą, to już po prostu o pewnych przykrych rzeczach zapomniały, bo tak też podobno jest, że się te niefajne rzeczy zapomina, pamięta się tylko te dobre. Więc może o takich rzeczach się nie mówi. Nie wiem, natomiast jest coś takiego, że niewiele się mówi o takich nieprzyjemnych dolegliwościach związanych z ciążą. Ten pierwszy trymestr ciąży to też jest taki trochę temat tabu, na zasadzie nie chwal się ciążą, bo jeszcze poronisz. Nie wiadomo, co się wydarzy. Lepiej, żeby nikt nie wiedział. Ja też wychodziłam z takiego założenia. Ja też się przez pierwszy trymestr prawie nikomu nie chwaliłam, że jestem w ciąży. Jeszcze długo później również, tak? No, wiecie, dla pewności. Ale mimo wszystko ten pierwszy trymestr ciąży, te początki ciąży to są takie tematy tabu i jeżeli gdzieś się pojawia w mediach, gdzieś tam w kulturze, w filmach, w serialach, jeżeli pojawia się kobieta w ciąży, to najczęściej jest, wiecie, scena na zasadzie ktoś smaży cebulę i nagle dziewczyna ojej, niedobrze mi, biegnie do toalety i ktoś się pyta, ojej, czy ty nie przypadkiem nie jesteś w ciąży? Tak, no jest przytulanie się, gratulacje, piękna muzyczka, później właśnie rosnący brzuszek, po którym się pani gładzi, rodzi po prostu przy zginięciem i już. Natomiast no oprócz tych mdłości, o których się mówi, no to pierwszy trymestr to jest wiele różnych innych dziwnych rzeczy, o których się nie mówi, a o których myślę, że warto mówić, bo jest to najważniejszy czas tak naprawdę w ciąży. Jeżeli ma się coś zadziać strasznego, nieprzyjemnego, cokolwiek, no to najczęściej będzie to w pierwszym trymestrze, więc wtedy też trzeba najbardziej na siebie uważać, dbać i ta świadomość społeczeństwa o tym, jak kobieta na początku ciąży się czuje, albo przynajmniej jak może się czuć, no myślę, że jest bardzo ważne i warto o tym mówić, więc dlatego o tym wszystkim chcę Wam dzisiaj powiedzieć. I po tym bardzo długim wstępie, niezwykle dla mnie ważnym, przejdźmy już do tego, jak to było u mnie. Ja od początku wiedziałam, że jestem w ciąży, mówiąc krótko, bo ja mam bardzo wyregulowany organizm i kiedy się po prostu okres nie pojawił, to ja wiedziałam, że w tej ciąży jestem. Ja to po prostu czułam. Ja wiedziałam, że się czuję inaczej niż zwykle. Bolały mnie piersi, delikatnie może mnie pobolewał brzuch, natomiast ja czułam, że to nie jest taki sam ból brzucha i taki sam ból piersi jak przed okresem. Ja czułam, że jest wszystko inaczej. Ja czułam, że w tej ciąży jestem. Na pewności zrobiłam test ciążowy, który wcale mnie nie uspokoił, a raczej wcale mnie nie potwierdził, nie utwierdził w tym przekonaniu, że jestem czy nie jestem. Bo ta druga kreska, która się miała pojawić, była tak bledziutka, była tak niewyraźna, że tak naprawdę nie było wiadomo, czy ona tam jest, czy nie jest. I dopiero następnego dnia zrobione badania krwi no potwierdziły na 100%, że tak, że gdzieś tam we mnie rośnie mały człowiek, totalnie mały, bo wielkości ziarna sezamu, więc w ogóle abstrakcja. Pamiętajcie też, że to, o czym ja będę Wam mówiła, to są oczywiście moje obiektywne, znaczy moje subiektywne odczucia, no bo każda ciąża jest inna, każda kobieta inaczej reaguje, inaczej na nas zareaguje zalewająca nas fala hormonów i wszystkiego innego. Natomiast u mnie to było tak, że
Ja od początku czułam dziwne uczucie w brzuchu, jakbym połknęła balon. No to jest totalną abstrakcją, no bo tak jak właśnie powiedziałam chwilę wcześniej, no na początku to, co tam gdzieś tam się buduje, kiełkuje w nas, no to jest wielkości właśnie ziarna sezamu i totalnie gdzieś tam jakieś milimetry, więc no to nie było takie odczucie, że naprawdę coś tam się pojawia. Ale mimo wszystko miałam uczucie takiej ciężkości, jakoś mi się źle siedziało i miałam uczucie, że mam po prostu, że połknęłam wypełniony powietrzem balon. I to było bardzo nieprzyjemne. I miałam wrażenie, że totalnie po prostu z dnia na dzień zbrzydłam. Od razu pogorszyła mi się cera. I do tej pory nie wygląda dobrze. Więc już mi spadła forma, już się źle czułam z sobą psychicznie. Jakoś tak było mi dziwnie. No bo to miał być właśnie ten piękny czas, kiedy się będę gładzić po brzuszku, prawda? A tutaj nie bardzo. I na dodatek się mocno przeziębiłam. Więc pomyślałam sobie, że no, leków nie mogę brać. Bo normalnie tym wzięła 3 gripexy i poszła kolejnego dnia znowu do pracy, tak? Bo taką jestem osobą. Natomiast wiedziałam, że leków nie mogę brać, więc poszłam do lekarza. Powiedziałam, jaka jest sytuacja, że totalne jakieś początki ciąży i co ja mogę w ogóle brać, więc zaleceniami niemalże żadnymi, bo brać tym na początku ciąży oprócz miodu, czosnku i paracetamolu to nie możecie nic. No trafiłam na kilka dni zwolnienia ze względu na przeziębienie. Udałam się też w międzyczasie do lekarza ginekologa, który powiedział mi, że tak myślę, czy ja to Wam dobrze w czasie opowiadam. Nie, najpierw poszłam do lekarza ginekologa, który powiedział mi, że jest za wcześnie, żeby cokolwiek w ogóle potwierdzić, że widać tam pęcherzyk, widać, że coś tam się zaczyna dziać, ale nie wiadomo, czy to nie będzie puste jajo płodowe. Rewelka, nie? I mam przyjść za 2 tygodnie. I pomimo tego, że lekarz jest bardzo kompetentny, że jest przekochany, do tej pory się bardzo dobrze z nim dogaduje i dobrze mi się z nim współpracuje. I to nie chodziło o brak empatii czy o brak wsparcia, to mimo wszystko ja wyszłam z tego gabinetu z po prostu taką czułam się po prostu postawiona przed jakimś murem, no bo jak? Z jednej strony już czytam o tym, że mam w sobie ziarno sezamu 4-milimetrowe, już mnie te po prostu piersi tak bolą, że mi zaraz wybuchną, już czuję, że ja jestem w tej ciąży, bo czuję się zupełnie inaczej niż zwykle i nagle się okazuje, że może tam się wcale nic nie pojawi i ja mam czekać po prostu, to jest najgorsze. I wydaje mi się, że najgorsze jest to, że kobiety zostają pozostawione tak trochę same sobie, że medycyna pomimo szerokiego rozwinięcia operacji na otwartych sercach, przeszczepów i przeróżnych rzeczy nie oferuje nic poza czekaniem. I ja po prostu mam wrażenie, że w takim momencie to by się przydała opieka psychologa, ale to chyba w naszym kraju jeszcze długo, długo potrwa i zajmie, zanim będziemy mogły oczekiwać w ogóle takich cudów i takiego traktowania. No i trzeba było czekać i nic, i zostajesz z taką myślą w głowie, że nie wiesz, czy masz w sobie puste jajo płodowe, które tak cudownie brzmi, czy mimo wszystko coś tam się rozwinie i zacznie bić serce. Więc nie umiem wam opisać tego, jak okropne jest to uczucie, w jak jesteście pustce i jaką macie po prostu dziurę w mózgu. I nie wiadomo, co ze sobą zrobić. Ja już się czułam totalnie źle i wtedy się właśnie przeziębiłam, poszłam do tego lekarza, powiedziałam, jaka jest sytuacja, że najprawdopodobniej ciąża i dostałam kilka dni zwolnienia ze względu na przeziębienie, no bo nie mogłam brać leków, to lekarz zdecydował, żebym po prostu poleżała w łóżku z tą gorączką i się wygrzała i wypiła herbatę z miodem. I coś mnie tknęło, ja nie czekałam tych 2 tygodni, tylko po tygodniu poszłam znowu do lekarza, ginekologa, licząc na to, że już coś tam się pojawi. No i faktycznie się pojawiło. Już było widać, że jest okej, że nie ma żadnego pustego jaja płodowego. Po prostu nazwy medyczne są okropne, można zwymiotować, okej, nieważne. Że jest wszystko okej, że serduszko bije. Natomiast okazało się, że odwarstwia się kosmówka. Dostajecie znowu taką informację, rzuconą w przestrzeń.
brzmiącą okropnie, natomiast okazało się, że po prostu te całe struktury, które otaczają jajo płodowe, w którym jest właśnie dzieciątko, które za jakiś czas zamienią się w łożysko, no to one zamiast dobrze tak przylegać, no to właśnie się tam odwarstwiają. No i może to spowodować to, że to wszystko się odwarstwi na tyle mocno, silnie, że po prostu wyleci i nic z tego wszystkiego nie będzie. I dostałam informację, że muszę po prostu leżeć. Leżeć się, nie ruszać i brać leki. I leżałam tak 5 tygodni. Leżałam tak 5 tygodni, które były najgorszymi tygodniami w moim życiu, dlatego że znowu żyłam z taką świadomością, że tak naprawdę nic nie mogę zrobić. Że znowu ta medycyna, która szuka szczepionki na raka, która przeszczepia ludziom twarze, przeszczepia serca, rozdziela bliźniaki syjamskie, nie może nic zrobić na to, że mi się odwarstwia kosmówka. I po prostu muszę leżeć i czekać i zobaczyć, czy mój dzieciaczek jest na tyle silny, że sobie poradzi, czy jest na tyle słaby, że... No i kończyło się miejsce na karcie. W każdym razie, mam nadzieję, że to nie będzie aż tak długi film, na jaki się zapowiada. No w każdym razie musiałam leżeć i, no i zrobić wszystko, żeby tak naprawdę utrzymać ciążę, żeby wszystko się udało. Ale czułam się okropnie. Zaczęły mi się szybko bardzo przytłuszczać włosy. Włosy mi też rosły, zaczęły szybko rosnąć i to wszędzie. Więc ja się czułam zaniedbana, bo mogłam, wiecie, ogonić nogi i zaraz chwila, moment i po prostu to zaczynało odrastać, bo tak szybko mi włosy rosły. Więc ja się czułam zaniedbana, te włosy szybciej przetłuszczające się, ja mam leżeć, no nie mogę wstać co chwilę, chodzić, myć włosów. Więc myłam je tam co kilka dni, żeby już tak, wiecie, nie przeginać. Czułam się brzydka, te wypryski, o których mówiłam na początku, które szczególnie na tym policzku mi doskwierają cały czas. Czułam się okropnie. Czułam się niepotrzebna, no nie mogę chodzić do pracy, którą uwielbiam. Leżę, wgapiam się w sufit. Czuję się trochę jak inkubator, nie boję się tego używać tego określenia, chociaż wiem, że jest straszny i pewnie jeżeli ktoś mnie nie zna i nie wie, jak bardzo chciałam, żeby ta ciąża się utrzymała, jak bardzo chciałam, żeby się wszystko udało, to pomyślę, że jestem jakąś wyrodną matką i egoistką. Ale mimo wszystko taka prawda, że ja się tak po prostu czułam jak brzydki, nikomu niepotrzebny inkubator, bo wszyscy wkoło, no mimo wszystko musieli żyć swoim życiem. Albert chodził do pracy, ja zostawałam sama i nie wiesz, co masz robić. Tam się też pojawiły różne niepokojące sygnały, symptomy plamienia, więc poszłam znowu do lekarza. Kolejne USG, żeby usłyszeć, że pojawił się krwiak. Czy w tym miejscu, gdzie ta kosmówka się odwarstwiała, się zrobiła przestrzeń, pusta przestrzeń, to ona się po prostu wypełniła krwią. Zrobił się krwiak. Więc żeby jeszcze było mało wszystkich przeżyć, jakie miałam, to pojawił się krwiak. I tak naprawdę znowu usłyszałam, że albo ten krwiak się wchłonie, albo zacznie się sam opróżniać. Jeżeli się sam opróżni, to albo ono się opróżni po prostu prawidłowo i wszystko będzie ok, albo opróżni się tak gwałtownie, że pociągnie za sobą dziecko. I wtedy skończy się to wszystko tak naprawdę tragicznie. I znowu do cholery, no mając na uwadze tę operację na otwartym sercu, rozdzielanie bliźniaków syjamskich i przeszczepy twarzy, nie ma opcji, żeby ktoś ci, nie wiem, tego krwiaka przebił, żeby on się opróżnił, cokolwiek. Można brać leki i czekać. Albo się wchłonie, albo się nie wchłonie, albo pęknie, albo nie pęknie. I leżysz i nie wiesz... Nie wiesz, co będzie. To był bardzo trudny czas. U nas na szczęście ten krwiak był tak umiejscowiony, że po prostu rosnące dziecko samo tego krwiaka wypchnęło i spowodowało jego wchłonięcie. Już kilka tygodni później wiedziałam, że już jest wszystko w 100% bezpieczne i że wszystko się udało i że moje leżenie i czucie się brzydkim inkubatorem miało jednak trochę sensu. Natomiast ja Wam opowiadam o tym wszystkim dlatego, żebyście wiedziały, że no może być różnie, że to nie jest tylko tak, że
gładzicie się po brzuszku i zaczynacie snuć wyobrażenia, jaki będzie pokoik i czy to będzie chłopiec, czy dziewczynka. Tylko te pierwsze tygodnie to jest takie ogromne zawieszenie i oczekiwanie. Tak naprawdę, czy się utrzyma, czy się nie utrzyma, czy przetrwa, czy nie przetrwa, bo w tym momencie no, medycyna nie oferuje Wam nic, bo do tam tego końca pierwszego trymestru, do tego tam 13 tygodnia, czy 12 według lekarzy, no tam koło tego 12-13 tygodnia, to w ogóle raczej nie ma co ratować, niestety. Takie moje podejście, tak? Że albo to się wszystko uda, albo się nie uda i mogą Wam tylko proponować lekarstwa, branie leków rozluźniających, rozkurczowych i lekarstw hormonalnych podtrzymujących ciążę i tyle. Ja też przez ten pierwsze tygodnie w ogóle nie miałam apetytu. Jadłabym tylko ogórki kiszone. Albert mi przekonał, że to jednak trochę za mało i powinnam zjeść coś konkretniejszego, więc zgodziłam się na bułki z żółtym serem i ogórkiem kiszonym. Popijałam to sokiem pomarańczowym i tak prawie żywiłam się przez pierwszy trymestr ciąży. No, przez te mdłości, przez to, że zdarzały się wymioty, schudłam 3-4 kilo, coś takiego na początku ciąży. Już teraz wróciło, więc jest okej. No i tak. I tak to wyglądało. Już później mogłam na spokojnie wrócić do pracy, z czego bardzo się cieszę. Znowu czuję się dobrze. Znowu czuję się potrzebna. Czuję się w dobrej formie. Jest świetnie. Natomiast jeżeli Wy macie taką sytuację, że gdzieś tam w Waszym otoczeniu jest dziewczyna w takiej sytuacji, że jest na początku ciąży, że coś tam się dzieje źle, czy nawet w ogóle dzieje się dobrze, to mimo wszystko rozmawiajcie z nim, nie tylko o ciąży, bo niestety jest tak, że odkąd gdzieś tam ktoś się dowiaduje, że w ciąży jesteście, to pyta Was tylko o to, czy masz zachcianki, czy już przytyłaś, czy kopie, czy rośnie Ci brzuch, czy byłaś na USG, a jaka płeć, a kiedy rodzisz, i ten temat ciąży się przewija ciągle, jest tylko ciąża, 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 a gdzie w tym wszystkim Wy? Trochę tego brakuje, gdzieś tam się to zagubia? Gdzieś tam można to zgubić, poczucie siebie i taką myśl, że ja jestem ważna, ale z drugiej strony zaraz po sekundzie kiełkuje Wam myśl w głowie, że jednak już jest teraz ktoś ważniejszy, o kim trzeba pomyśleć. Niesłychana bitwa hormonalna w Waszym organizmie, niesłychana bitwa myśli i po prostu przeróżne uczucia, z którymi sobie trzeba poradzić. No i uświadomić sobie, że to jest piękny czas, ale też trudny czas. I życzę wszystkim, żeby był jak najłatwiejszy, żeby jak najłatwiej Wam przez tą ciążę się przechodziło, żebyście miały duże wsparcie partnerów, rodziny, przyjaciół, osób najbliższych. No i trzymam kciuki ogromnie za to, że kiedyś medycyna pójdzie tak do przodu, że od pierwszego tygodnia ciąży będzie można kobiecie pomóc i będzie można wspierać ciążę, a nie czekać przez pierwszy trymestr na to, że co ma być, to będzie. I by żyć w takim okropnym zawieszeniu, które sprawia, że naprawdę czujecie się źle. No, taka była moja historia. Mam nadzieję, że zrozumiecie ten przekaz i to, że potrzebowałam się po prostu z tym podzielić, żeby powiedzieć na głos, że ciąża jest cudem, może być piękna, ale też ma swoje szare strony, o których warto mówić, warto rozmawiać, żeby człowiek był po prostu przygotowany na różne sytuacje, z różnymi mógł się oswoić. No i mam nadzieję, że te z Was, które są teraz w ciąży, to przeżywają lepiej niż ja, że u Was wszystko w porządku. Trzymam za wszystkie z Was kciuki, za siebie również. Tym z Was, które w ciąży nie są i nie chcą być, to też dziękuję za wysłuchanie mojej historii i za obecność przez te kilkanaście minut ze mną. No i zobaczymy, kiedy do usłyszenia, jak do usłyszenia, albo do zobaczenia na Instagramie. Do usłyszenia, do zobaczenia, buziaki, dzięki za oglądanie.